Wychodząc z poprzedniego filmu, mamy dojrzałą masywną gwiazdę. Gwiazda taka uformowała, jak widzimy, żelazne jądro. Oczywiście były etapy przejściowe, a więc syntezowane były coraz to cięższe pierwiastki, aż doszło do żelaza. Doszło do syntezy żelaza. Ale dlaczego. Dalej, żelazo nie syntezuje cięższych pierwiastków. Otóż jest to reakcja egzotermiczna, czyli potrzebuje energii z zewnątrz, aby do niej doszło. A jak wiemy, synteza tych lżejszych pierwiastków oddawała sporo energii, no to reakcja egzotermiczna byłaby po prostu energetycznie nieopłacalna. Jądro takiej gwiazdy, bardzo masywnej, jest bardzo gęste. Żelazo jest gęste, ale zagęszcza się. Coraz to, coraz to bardziej. W taki sposób, że protony są niewyobrażalnie blisko siebie. Podobnie elektrony z, tych, z tego pierwiastka, z tych atomów, całą tą kulę, jaką jest jądro, trzyma pewne ciśnienie. Jest to ciśnienie degeneracji elektronów. Związane z tym, no tutaj. Nawiązanie do fizyki kwantowej, związane z tym, że na przykład dwa elektrony nie mogą znajdować się w tym samym miejscu jednocześnie. Także działa tutaj ciśnienie degeneracji elektronów. Między innymi to ciśnienie utrzymuje białe karły, a więc pozostałości po mniej masywnych gwiazdach, takich jak nasze Słońce. Ale w tak masywnych gwiazdach jak te tutaj dochodzi do czegoś takiego jak przechwyt elektronów. A więc zostaje złamane ciśnienie degeneracji elektronów. Dochodzi do momentu, kiedy proton o znaku dodatnim, jak wiemy, przechwytuje elektron o znaku ujemnym. To nazywa się fachowo przechwytem elektronów. Kiedy dojdzie do czegoś takiego, to cząsteczka, która powstaje, ma znak neutralny. Plus i minus daje tak naprawdę 0. Czyli powstaje z tego neutron. Neutron to składnik jąder atomowych. Jak się okazuje, to jądro gwiazdy z czasem, tak masywnej gwiazdy, staje się jedną wielką kulą neutronową, można by powiedzieć, jednym wielkim jądrem atomowym, złożonym tylko i wyłącznie z gęsto Upakowanych, ściśniętych neutronów. Jest jednak coś, o czym warto powiedzieć. Podczas takiego wychwytu elektronów i tworzenia się neutronów, uwalniana jest energia. Energia w postaci neutrin. Mamy tutaj gęstą kulę elektronową promieniującą neutrinami. Jak pamiętamy, nasza gwiazda jest bardzo masywna. Ogromna ilość energii powoduje eksplozję tych wyższych warstw na zewnątrz. Wszystko to dzieje się niesamowicie szybko w zaskakującym tempie i po prostu gwałtownie. W tym momencie gwiazda osiąga blask silniejszy niż jakakolwiek inna gwiazda w galaktyce, w której się znajduje. Powstaje supernowa. Specjalnie napisałem przy V. Dlaczego supernowa? No więc w dawnych czasach, to słowo wywodzi się z łaciny, w dawnych czasach, kiedy zauważono na niebie... Rozbłysk supernowej, to myślano, że pojawia się na niebie nowa gwiazda. No, nigdy wcześniej tam być może nie zauważono żadnego punktu, albo po prostu gwiazda była tak słaba, że nie była dostrzegalna w tym miejscu. Ale kiedy wybuchła jako supernowa, to objawiała się jako nowa gwiazda na niebie, dlatego ludzie brali ją za nowo powstałą gwiazdę. Dlatego supernowa. Jasność supernowej niekiedy może nawet przyćmić całą galaktykę, a galaktyka, jak wiecie, to nawet setki miliardów gwiazd. Cała materia zostaje wystrzelona z ogromną prędkością. Wyobraźcie sobie, że ta materia podróżuje z prędkością około 10% prędkości światła czyli aż 30 tysięcy kilometrów na sekundę. Niewyobrażalnie duża prędkość. Szacuje się, że gwiazdy o masach 9 do nawet 20 mas naszego Słońca, oznaczę to jako duże M ze znaczkiem słoneczka, czyli kółeczko i kropka w środku. Szacuje się, że gwiazdy o takich masach, od 9 do 20 mas Słońca, kończą życie jako supernowe. Pozostawiają po sobie rdzeń, czyli tak zwaną gwiazdę neutronową. Gwiazda neutronowa. Cóż to takiego gwiazda neutronowa? To taki ciekawy twór. Wyobraźmy sobie, że mamy dwie masy Słońca, to no jest takie dwa nasze słoneczka, i ściskamy je do kuli o średnicy około kilkudziesięciu kilometrów. Tak gęsta jest gwiazda neutronowa, no jak sama nazwa mówi, składa się z samych neutronów. Materia jest tam po prostu niewyobrażalnie gęsta. No ale co będzie, jeżeli nasza gwiazda będzie miała masę powyżej powyżej 20 mas słońca? Jak myślicie, co może wtedy powstać? Wtedy to nawet ciśnienie degeneracji neutronów, które utrzymuje gwiazdę neutronową, daje za wygraną. Powstaje czarna dziura. Nie zagłębiając się zbytnio w fizykę czarnych dziur, ponieważ to trudna i ciągle rozwijająca się dziedzina, wyobraźmy sobie niesamowicie gęsty punkt nieskończenie mały punkt. W czarnej dziurze. Całość masy zostaje skondensowana do takiego właśnie nieskończenie małego punktu. Zobaczmy teraz, jak wygląda pozostałość po supernowej. O, jaka kolorowa, prawda? To jest mgławica krab. Dosyć popularna. Mgławica krab. Powstała po wybuchu supernowej około 1000 lat temu. Znajduje się jakieś 6,5 1000 tysiąca, tysiąca lat świetlnych od nas. No co, w skali naszej galaktyki, jest tak naprawdę bardzo blisko. W samym centrum, tej mgławicy, tutaj, znajduje się niesamowicie mała i potwornie gęsta gwiazda neutronowa. A ta chmura to właśnie materia wyrzucona podczas wybuchu supernowej 1000 lat temu. Wyobraźcie sobie, że średnica tego obłoku, średnica obłoku to aż 6 lat świetlnych. A jak pamiętamy, najbliższa Słońcu gwiazda jest w odległości 4 lat świetlnych. Średnica tego obłoku jest znacznie większa niż odległość od Słońca do najbliższej gwiazdy. Nasz układ słoneczny, Ziemia i my sami powstaliśmy dzięki bliskiemu wybuchowi supernowej, który spowodował zagęszczenie się materii, aż powstało nasze Słońce. A teraz, teraz odpowiem na pytanie z poprzednich filmów. Jak powstają pierwiastki cięższe od żelaza? Czyli te tutaj, które znajdują się w układzie okresowym, te tutaj. One są znacznie cięższe. Wszystkie są znacznie cięższe od żelaza. Skąd one się biorą, skoro gwiazdy syntezują aż do żelaza? A później skąd te pierwiastki? No właśnie, wytłumaczeniem jest tutaj supernowa, bo podczas ogromnej eksplozji uwalnia się Tyle energii, że powstają cięższe pierwiastki, między innymi te, z których my sami się składamy. Tak więc możemy powiedzieć, że jesteśmy pozostałością po jakiejś dawnej supernowej.